Mam dzisiaj 60 lat. Kiedy miałem lat 26, studiowałem wtedy na Wydziale Radia i Telewizji w Katowicach. To był rok 80. Byłem studentem reżyserii i zdecydowałem, że spróbujemy w jakiś sposób odnieść się do historii, która się w czasie naszych studiów tutaj w Polsce działa. Mówię o zdarzeniach, jakie miały miejsce w 80 roku i były strajkiem Solidarności, a później przez chwilę wolną Polską. Jestem tym studentem, który wtedy brał udział w przygotowaniu i realizacji tragedii romantycznej w katowickim Spodku dla mieszkańców Katowic i Śląska. Opowieścią o dziadach Adama Mickiewicza i Kordianie Juliusza Słowackiego. Taką próbą rozmowy z ludźmi, słowami polskich romantyków i opowieścią o tym, jak bywają ludzie niezłomni, którzy próbują nie zgodzić się na to, żeby była jakakolwiek niewola. Dla nich, dla społeczeństwa, dla narodu, dla państwa. To o tym miało być to przedstawienie i brałem udział w jego wówczas realizacji. Ten pomysł zaczął się jakby wcześniej. Wydawało nam się, że szkoła, która powstała tutaj na Śląsku w 78 roku, czyli raptem 3 lata wcześniej, była powołana po to, żeby powstał jakiś ferment kultury na Śląsku i żeby było jakieś rozłożenie w rozumie władzy ówczesnej, rozłożenie akcentów kulturalnych w Polsce, kształcenia, edukacji. Mówiło się, że są szkoły artystyczne w różnych miastach. Mówię o takich szkołach, które teatralnych, filmowych, w Łodzi, w Krakowie, w Warszawie, w Wrocławiu. Natomiast, że tu na Śląsku właściwie takiej szkoły nie było. I postanowiono taką szkołę założyć. Pamiętam opowieść ówczesnego twórcy tej szkoły, Macieja Szczepańskiego, który na inauguracji pierwszego, ja byłem pierwszym rocznikiem tej szkoły 78 roku, opowiadał nam, że właśnie chodzi o ten ferment. No więc w momencie, kiedy oczywiście on miał zupełnie inny ferment w głowie niż myśmy później z tego skorzystali i spróbowaliśmy to zrealizować, ale generalnie taki był zamysł. Ja przyjechałem do Katowic w 78 roku i rozpocząłem tutaj studia. I właściwie bardzo prędko się zorientowałem, że jest to przestrzeń czy świat, w którym karmiono ludzi wyłącznie propagandą, a zupełnie było to wolne od jakiejkolwiek prawdy czy informacji. Wcześniej, przed rozpoczęciem studiów, byłem aktorem Teatru Narodowego w Warszawie i miałem przyjemność pracy z Adamem Hanuszkiewiczem. Byłem aktorem, brałem udział w słynnym przedstawieniu pod tytułem Mickiewicz o studentach czasu, kiedy Mickiewicz studiował na Uniwersytecie Wileńskim i kiedy z przyjaciółmi nie zgadzali się i tworzyli ugrupowania filomatów, filaretów,
o tym było tamto przedstawienie i o braku zgody na niewolę, czy na to, żeby zapomniano o tym, że istnieje Polska. No więc troszkę miałem taki background dopiero co stworzony przez pracę moją w tamtym teatrze. Przyjechałem tutaj na studia i pracowałem przez chwilę w teatrze w Zabrzu. Reżyserowałem tam sztukę, będąc jeszcze studentem w Teatrze Nowym w Zabrzu. I wybuchła solidarnościowy strajk sierpniowy 80 roku. I właściwie zdałem sobie sprawę wówczas, że to jest może ten moment, w którym należy nie tylko patrzeć na to, co robią inni, ale także wziąć w tym udział. No, każdy człowiek powinien swoją drogę jakoś pleść z drogą innych ludzi czy świata, w którym żyje. I pomyślałem sobie, że w takim razie może trzeba tym ludziom opowiedzieć o tym, co jest jakby, co było w mojej głowie, w mojej duszy, w tym dość to romantycznie brzmi teraz, ale to było tak, wtedy także romantyczne. To znaczy myślałem o tym, że są bohaterowie w historii czy w literaturze polskiej, o których warto ludziom, którzy są bohaterami tego czasu, opowiedzieć i powiedzieć: macie swoich przedstawicieli już w polskiej historii czy w polskiej literaturze i jesteście takimi Kordianami czy Konradami, ludźmi, którzy się na coś nie zgadzają i są w jakichś okolicznościach postawieni. No i z tą myślą pobiegłem do moich przyjaciół i kolegów, z którymi razem przyszło mi studiować. Opowiedziałem im o tym, co chciałbym zrobić. Mirek Kin, który był moim bliskim przyjacielem, studiował także na reżyserii ze mną, powiedział: no to spróbujmy to zrobić razem. Ja bym w takim razie zajął się Mickiewiczem, a ty zajmij się Słowackim. Zdecydowaliśmy, że spróbujemy zrobić wielkie przedstawienie, tak jak to romantycy napisali. Pamiętam opowieść właśnie Hanuszkiewicza, który mówił, że wszystko, co było pisane przez romantyków, było pisane na cyrk, na wielką salę, gdzie mogłoby przyjść bardzo wiele osób i że to wszystko było takie w przestrzeni zawieszone i teatr mały jest, teatr jako taki jest za mały na to, żeby był miejscem, w którym się dobrze o tym opowie, bo jest zamknięty i koniec, jest jakimś pudełkiem. Tymczasem, jak pisali romantycy, nieście mnie chmury, nieście ptacy, to wszystko było takie rozstrzelone i pełne wielkiej przestrzeni. No i takim symbolem tej wielkiej przestrzeni w Katowicach był naturalnie Spodek, o którym wiedzieli wszyscy, że jest miejscem, które było wykorzystywane właściwie dla celów propagandowych, a nie dla jakichkolwiek innych. Poszedłem też do ludzi, z którymi przyszło mi tutaj się spotykać, którzy byli aktorami, którzy brali udział w różnego rodzaju etiudach szkolnych naszych. I oni mi powiedzieli, że właściwie nigdy romantycy nie byli grani w Katowicach, że pojęcie teatru romantycznego tutaj nie istniało od lat 50., od momentu, kiedy właściwie przez całe dziesięciolecia nikt o Słowackim czy o Mickiewiczu, a już w szczególności o Dziadach czy o Kordianie nie słyszał. No więc pomyślałem sobie, no to w takim razie spróbujemy zrobić to w tymże spotku i spróbujemy namówić tych ludzi, którzy są bohaterami tego czasu i uczestnikami tego zdarzenia do tego, żeby oni się do tego przyłączyli czy wzięli w tym udział. W momencie, kiedy żeśmy zdecydowali, że spróbujemy to zrealizować, po
pojechałem do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NZS Solidarność Śląską na Stalmacha ulicy. Tam spotkałem Jacka Jagiełkę, który był w jakiś sposób odpowiedzialny za sprawy, nie wiem, relacji z kulturą czy cokolwiek takiego. I opowiedzieliśmy jemu z Mirkiem, że chcemy zrobić tragedię romantyczną, że chcemy zrobić w spotku Kordiana i Dziady. On przyjął nas z wielką sympatią i bardzo to było szczególne. Szczególne dlatego, że rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmowali się zupełnie czym innym na co dzień niż kulturą i nagle przyszło mi im próbować ich namówić do tego, żebyśmy zrealizowali wielki teatr. Spytano mnie wtedy, czego możemy potrzebować. No więc przede wszystkim potrzebowaliśmy oczywiście pieniędzy na to, żeby to zrealizować. A powtórę, czy też przede wszystkim potrzebowaliśmy akceptacji i zgody i jakiegoś powiedzenia tak, my chcemy tego. A ponadto pieniędzy. Poszedłem wtedy, pan Jacek zaprowadził nas do Andrzeja Rospuchowskiego po chyba kilku dniach i mieliśmy z nim spotkanie i opowiedzieliśmy jemu jeszcze raz, co chcemy zrobić i dlaczego. On nas zapytał, czy na pewno możemy liczyć na to, że wezmą w tym udział wybitni polscy aktorzy, realizatorzy, artyści. Powiedzieliśmy, że tak, absolutnie tak, na pewno tak. Ale to trochę mówiliśmy z takim przekonaniem młodych ludzi, którym się wydawało, że dlaczego miałoby być inaczej. I on powiedział, w takim razie może postąpmy w ten sposób, że nie chciałbym, czy nie chcielibyśmy podejmować decyzji samodzielnie czy autokratycznie. Gdyby panowie byli uprzejmi przyjść na spotkanie przedstawicieli tych międzyzakładowych komisji z różnych zakładów Śląska, które właśnie założyły ten międzyzakładowy komitet założycielski Solidarności, to byłoby i wtedy wówczas spróbujmy tę sprawę opowiedzieć i rozstrzygnąć. Rozmawiało się z nimi fenomenalnie. To byli ludzie, którzy byli absolutnie zdecydowani na to, żeby zmienić ten kraj. To był niesamowity czas i zupełnie to byli niezwykli ludzie, bo nie było takiej sytuacji, żebym musiał kogokolwiek o czymś przekonywać. Andrzej powiedział, to porozmawiajmy z innymi na ten temat. I pojechaliśmy do Huty Baldo. Kilka dni później było zebranie przy jakiejś okazji dotyczące spraw między Solidarności tutejszej. I Andrzej powiedział tym ludziom, że jest taki pomysł i tutaj są ci ludzie, którzy chcieliby to zrealizować. Co wy na to? I poprosił mnie, żebym ja opowiedział, co, dlaczego. Ja im powiedziałem o tym pomyśle, opowiedziałem o tym, że chciałbym, żebyśmy wszyscy posłuchali tych słów, które ci wielcy ludzie napisali. Um,
I pamiętam, że była tam podczas tej mojej opowieści zupełna, niezwykła na początku cisza, a później jeden przez drugiego ludzie siedzący na tej sali mówili tak, tak chcemy. Stał, tego nie zapomnę do końca życia, człowiek, który z sali, który zaczął mówić fragment od do młodości Mickiewicza. I spytał się po trzech czy czterech wersach, czy to też będzie o tym. I taka kompletna cisza na tej sali. Ja powiedziałem tak, to będzie właśnie o tym. On powiedział, to ja bym chciał w imieniu mojego zakładu kupić, powiedzieć, że my kupimy bardzo wiele biletów. I następnie powiedzieli i my. I ten projekt nasz, który był, polegał na tym, że powiedzieliśmy o tym im właśnie, że my chcemy, żeby Solidarność jakby pożyczyła pieniądze. Za te pieniądze my zrealizujemy to przedstawienie, w sensie będziemy korzystali z tych pieniędzy jako z pewnego rodzaju gwarancji. Natomiast, że sprzedamy bilety po prostu i z tych biletów pokryjemy koszty tego przedstawienia. Byli ludzie, którzy byli z różnych zakładów i mówili, to my wam w tym będziemy służyli, czy będziemy pomocni. Nie wiem, z Huty Katowice powiedziano, że nam zbudują dekoracje. Z innych zakładów dokładano różne rzeczy potrzebne, a to ciężarówki, żeby przywieźć ziemię do Spodka, a to właśnie jest jakieś wielkie rzeczy trzeba było zespawać i tak dalej, i tak dalej. Ale to się okazywało w trakcie późniejszej pracy. W każdym razie podczas tego spotkania w Hucie Bedon ja opowiedziałem, że zaangażujemy największych artystów i stanęło na tym, że jeśli okaże się, to był kwiecień 80 roku, całe to zdarzenie. Rzeczywiście to był czas wiosny. Jeśli, a spotkanie w Hucie Bedon było w maju, teraz akurat jest maj, że jeśli tam do któregoś maja, 9 czy któregoś maja, my uda nam się dostać podpisy artystów, to Solidarność przekaże pieniądze na to, żeby to zrealizować. Jeśli będziemy mieli potwierdzenie tych ludzi, że oni wezmą w tym udział, kilkudziesięciu osób,